Proszę Państwa, dzisiaj będziemy do Pani Dyrektor dzwonić, będziemy pisać listy, będziemy trochę dyskoteki. Muzyka, proszę Państwa, w naszym radiu to FM Euro Concita. Barbie Baby Langstrom Extra, główna sprzątaczka idzie, proszę Państwa, biblioteki Uniwersytetu. Pani Hera, o, poprzek poszła, niczym czarny kot, ale no proszę się tam nie sugerować, bo ja w czarne koty nie wierzę, nie jestem zacofana, nie jestem średniowieczna, nie jestem ciemna i nie mam zamiaru być. Ale ta sprzątaczka jest niemiła, bo ona tak, jak się rozciągnie przy tym komputerze, jak się na ten komputer rzuci, to ona uważa, że jest najmądrzejsza na całym świecie. To znaczy, że tak, to jest takie skrajne, że po pierwsze, że ona jest sprzątaczką, ale to wcale jej nie przeszkadza, że ona jest kosą komputerową, proszę Państwa. Tak jak ja, proszę Państwa, będąc na Świętojańskiej 5, doczekałam się kursu komputerowego. No to pani, która prowadzi, podobna do Felicji Boskiej, proszę oglądać kanał Felicja Boska, youtube.com. Wielka kultura, wielka pisarka, wielka badaczka naukowa, jeżeli jesteśmy już tutaj przy Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, ale podejrzewam, że pani dyrektor nie ma zielonego pojęcia, kto to jest doktor Felicja Boska. Ta pani, mówią pani dyrektorka, pani unijna, pani dyrektorka. No, psz, już opisałyśmy. No, proszę Państwa, no tu była na wernisażu w czerwieni ubrana. Nie wiem, co to miało znaczyć, ale nam to sugeruje te kliki komunistyczne czerwone. Tutaj będziemy, proszę Państwa, działać na tym polu, panią dyrektor. Zostawmy w spokoju, pani dyrektor ma się dowiedzieć, co wczoraj zaszło, co się wczoraj 11 września 2018 roku stało, że były krzyki na dole. Ja poznałam głos Dawidka i głos krzyczących ochroniarzy. Zbiegłam z góry i dopiero jadałam czadu. Zaczęłam tutaj nie wrzeszczeć, tylko normalnie mówić głośno, ponieważ jestem aktorką, jestem aktorem, gram w filmach, ale to nie o to chodzi. Mam dykcję, mam dobrą gadkę, mówią, no bo jako 40 lat, że głoszę u Świadków Jehowy, to chyba już lepszych nie ma mówców, prawda? Apostoł Paweł nawet był słabym mówcą, jak nie wiecie, to się dowiecie. Ale ja raczej nie jestem słabym mówcą, jestem wyszczekana, wygadana i czasem pyskuję. Wczoraj troszeczkę popyskowałam, bo to te komuchy zamiast dziecku, chłopcu niepełnosprawnemu pomóc, bo miał rozkrwawione 3 palce, no to po prostu oni jeszcze do niego coś tam krzyczeli. No, chamstwo. No to, proszę Państwa, to nie chodzi o to, że to jest brak gościny, to jest dziadostwo, to jest chamstwo, a Rumunka jeszcze by Wam dodała jawne skurwysyństwo. No to są takie komuchy, które by mogły Was zamordować. Normalnie mogłyby Was zabić, bo wczoraj jak ten Dawidek zostawił plaster, proszę Państwa, w toalecie mówiła, ale on nie w toalecie, tylko tam, gdzie się pije kawę i telefony się ładuje, zostawił plastry, których nie zauważyłam, ale szukałam po toaletach wszystkich, proszę Państwa. No to ten ochroniarz jeszcze tutaj chodził, tak patrzył się na mnie, co ja tutaj robię. Debil, po prostu debil. My przychodzimy codziennie do biblioteki. Wczoraj siedziałam z 9 godzin przy komputerze, pracowałam, proszę Państwa, w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Ale tę bibliotekę to my odwiedzamy, proszę Państwa, od lat bardzo wielu, nastu. Ja nie wiem, czy nie 20, bo to niedługo to chyba jest jakoś tak, że ten Jan Paweł II, jak otworzył tę bibliotekę w roku 1999, to będzie niedługo 20 lat, proszę Państwa, działalności tej biblioteki i wyświęcenia przez Jana Pawła owego miejsca, proszę Państwa. Gdy nadaje nasze radio, to FM, Euro Concita, Barbie Baby Langstrom Extra. O co chodzi? O co chodzi? Że ci ochroniarze wczoraj zaczęli straszyć, że mi zablokują kort, a ja mówię, ja się niczego nie boję. Ja nie chodzę do biblioteki na chama, na siłę i za wszelką cenę. Ja chodzę do biblioteki jako do biblioteki. A jeżeli takie chamstwo jest, to ja sama mogę nie chcieć. Ja sama mogę nie chcieć. Każdy czytający, każdy czytelnik, każdy ten, który korzysta, choćby nawet z komputera, nawet może i z barku korzystać, może nie musi chodzić wcale do biblioteki, ale jak mu to miejsce się nie będzie podobało, bo słyszy krzyki, że ci ochroniarze z jakąś kobietą
się kłócą. No ile razy ja słyszę? Przecież mamy tam radio Conchita, czasem przez omyłkę pozostawiony mikrofon jest włączone radio i nagrywa się. Co nie wygadują? A kurwa, kurwa, jakie obleśne słowa typy ochroniarze Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego stosują. Jakie obleśne słowa, co się Państwo wiedzieli. To jest obrzydliwe, jak oni między sobą rozmawiają, bo przecież jak ktoś przejdzie, to trzeba obgadać każdego dokładnie. A że to to, że to to, a że to dla Ciebie mąż, a że to dla Ciebie żona. O Matka Boska, idzie taka chuda, czarna, ale to nie jest ta, która jest stałą bywalczynią Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Taka, mówią, filozofka półbezdomna. Ja tak specjalnie troszeczkę tu zaczęłam o tym bezdomnym, co na słońcu siedział, leżał, wylegiwał się mówić, żeby zauważyć, bo tutaj podchwytują, co mówi sąsiad, co mówi sąsiadka, w tym sensie, że Warszawa jest taką grupą, no i podzieloną oczywiście na sąsiada i na sąsiadkę, że ważne, co powie sąsiad, ważne, co powie sąsiadka, gdy nadaje nasze radio. To KFM, Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. Także proszę być z nami, proszę Państwa. Radio Conchita nadaje i już. Zaraz piszemy do Pani Dyrektor, piszemy na e-mailu, telefon do Pani Dyrektor. Dzwonimy do Pani Dyrektor, bo możemy być u Pani Dyrektor, ale nie musimy, bo ja właściwie to nie mam czasu. Ja jeszcze tylko wrzucę te komentarze na nasz kanał elmercedesyoutube.com i bardzo wiele innych, ale to przy okazji rzucę. To bardzo szybko wchodzi, bo no, my w domu w ogóle mamy światłowody, ale to są filmy o rozdzielczości takiej odpowiedniej, która szybko wchodzi. Nadaje nasze radio TOK FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. Co chcieliśmy powiedzieć? Chcemy powiedzieć, że my nie chcemy Wrocławia, że my nie chcemy matecznika Schetyny jako takiego Wrocławia, gdzie ludzie są podzieleni na kliki, na lepszych, na gorszych. Nie może być czegoś takiego.